Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem zapraszam Was na film z wykonywania fugowania w tej łazience. Będę fugował ściany i podłogę, także zapraszam. Powiedzmy, że to pomieszczenie mam już tak wstępnie przygotowane, bo uprzątnąłem tutaj większość rzeczy i tam już mam podklejone u góry. Na etapie klejenia płytek przyklejałem tam taśmę. Mam nadzieję, że ona się oderwie bez szkód dla farby na suficie. No już zresztą puściła w większości miejscach, także jeszcze przejadę tylko ręką, żeby ją tam, żeby się trzymała. Mam przygotowaną fugę. Tutaj zakupiłem taką, jak ostatnio robiłem w kuchni. Także też DF10, podoba mi się ta fuga, kolor biały. Także zobaczymy, jak to na ścianie będzie się aplikowało, bo tego jeszcze nie robiłem. Tak, mam przygotowane tutaj już, no wszystko mam przygotowane, tak, do fugowania. Wszystko tutaj, co miałem zrobić, to już zrobiłem. Także teraz tak naprawdę zabieram się za rozrobienie tego tutaj, tej fugi. Będę sobie w małych ilościach rozrabiał. Na początku sobie chyba rozrobię pół kilo, żeby w ogóle sprawdzić, na ile mi to wystarczy. I będę tutaj za radą mojego sąsiada dobrego, wezmę sobie pędzelek i pędzelkiem przejadę z wodą na mokro te fugi, ponieważ te płytki, ja już też to zauważyłem na etapie klejenia, że one bardzo mocno piją wodę, także ja sobie tutaj przejadę pędzelkiem te fugi, które będę no, fugował na bieżąco, że tak powiem, chwilę przed fugowaniem, i będę wtedy tą fugę aplikował. Także idę po wiadro, idę po narzędzia do fugowania i będziemy sobie tutaj działać. Czyli tak, na każde pół kilo 120 ml wody. Ok, także 120. Dobra, lecimy, zobaczymy, co z tego będzie. Na ścianie to trochę inaczej. Dało nakleić taśmę, byłoby łatwiej.
Starczyło mi prawie na tą całą ścianę. Troszkę mi zabrakło, bo spadło mi trochę, a tak bym myślę, że jeszcze będę trzy rzędy wycisnął. Zrobiłem sobie w międzyczasie kolejny materiał. Tym razem trochę więcej. Szybko go tutaj nakładam i idę tamten już na gotowo wycierać, przemywać i formować i myć, o tak powiem. Że teraz rozrobiłem sobie 750 gramów. Trochę większa ściana. Tu minęło jakieś pół godziny prawie, ogólnie to po 15 minutach już można robić. Ale chciałem skończyć tamtą ścianę. I przy okazji zobaczę, jak to po takim czasie się to czyści, formuje. Najpierw mamy tą fazę formowania fugi. Profilowania. Delikatnie. Thank you.
Na tej ścianie już minęła praktycznie godzina. Miejscami fuga już jest sucha, także zmoczyłem sobie tą gąbkę, taką drugą pacę gąbczastą, taką miękką i będę teraz czyścił. Mamy pierwszą ścianę już na gotowo praktycznie. Tutaj muszę poczekać jeszcze powiedzmy 20 minut. Tutaj niebawem będę mógł już to przecierać, ale chyba tutaj jeszcze uzupełnię sobie zawczasu i będę się zabierał za profilowanie i sprzątanie. Wydaje mi się, że w miarę dobrze to zaaplikowałem. Teraz poczekamy trochę, aż to tutaj sobie zwiążę i zaraz wymyślę, jak to może jakiś kawałek materiału zorganizuję albo coś, żeby wyprofilować tą fugę. No ogólnie tak chyba całkiem sensownie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało niebawem.
Nie jest źle. Powiem Wam, że jest bardzo dobrze nawet. Mega mi się to podoba. Wyszło, moim zdaniem wyszło bardzo ładnie. Nie jest to fachowa robota, ale jest dosyć dokładna, tak mi się wydaje. I to ogólnie wyszło, no mi się bardzo podoba. Także ja jestem mega zadowolony z efektu tutaj tego płytkowania i fugowania. Odkleiłem już taśmy pod sufitem, także tam jest gotowe już do, w sumie do silikonowania, tutaj też, ale to dopiero chyba jutro będę silikonował, jak to sobie wyschnie, tak już po, konkretnie, żeby tutaj, żebym mógł tutaj psikać na ten silikon, czy tam na te płytki, także tak jest, tutaj fuga sobie schnie, tutaj jest jej właściwy kolor, także taki bialutki jak płytka. Mega mi się to podoba. I cóż, sprzątam teraz tą tutaj podłogę i szykuję się do fugowania płytek tych i na podłodze. Mam już tutaj pofugowane. Teraz czekam jakieś 15 minut, może 20 i będę zabierał się za formowanie tutaj tych spoin i później będę przemywał. Myślę, że z kolorem nawet trafiłem. Troszkę się obawiałem, czy nie będzie za ciemny, ale chyba ostatecznie będzie w porządku. Jeszcze troszkę podejrzewam, że pojaśnieje, bo tam ta fuga też pojaśniała. Także zobaczymy. Na pewno do ciemniejszych płytek, które będziemy mieli w drugiej łazience, to będą rewelacyjnie pasowały, będzie ta fuga rewelacyjnie pasowała. Tutaj, gdybym mógł, to bym dał delikatnie jaśniejszą, ale myślę, że też będzie to wyglądało w porządku.
dzień kolejny. Dzisiaj będę wykonywał tutaj silikonowanie. Zakupiłem sobie tutaj niezbędne akcesoria, czyli taką tetrową ścierkę. Wszystko tam w hurtowni budowlanej kupiłem. Izopropanol. To jest chyba to samo co ten aceton tak naprawdę. Także tylko to było, więc kupiłem takie. I kupiłem Ludwig Antypara płyn do mycia szyb. Podobno lepszy jest płyn do mycia naczyń, ale tylko to znalazłem. I tutaj mam taką kosteczkę, sobie kupiłem. Miałem tam wcześniej do akrylowania, ale gdzieś zgubiłem. Gdzieś na budowie jest, tam na strychu pewnie. I kupiłem sobie tutaj takie kosteczki tytana. Już wcześniej ich używałem do akrylowania, bardzo fajne. I będę się zabierał za silikonowanie. Także najpierw oczyszczę sobie za pomocą tej tetrowej ściereczki i izopropanolu krawędzie wszystkie dookoła. Tutaj góra, tutaj pionowo i tutaj przy suficie pewnie i będę aplikował silikon. Aha, i powiem jeszcze, bo tutaj już tak wiecie, wyschło to fajnie wszystko i powiem wam, że naprawdę jestem mega, mega zadowolony z tego, jak to wyszło tutaj z tym narożnikiem na 45 stopni. Naprawdę mi się to podoba.
taśmę ściągnąłem, ale niestety, jak widzieliście, oderwała się ona, warstwa klejąca została na suficie fragmentami. Niestety widać, że tej taśmy akurat nie można zmoczyć, także następnym razem, jak będę silikonował, to po prostu będę spryskiwał kostkę, a nie tutaj ten silikon. Także ja to zdarłem, ale teraz muszę nanieść poprawki na sufit, no żeby to po prostu wyglądało. I przy okazji gdzieś tam, gdzie ubrudziłem, to też naniosę poprawki. Mamy to. Powiem wam, że wyszła rewelacja jak dla mnie. Ta fuga Sopro i ten silikon mają identyko odcień, także też to mega wygląda. Także tak właśnie użyłem tych samych produktów, żeby nie było. I cóż, powiem wam, że chyba nie było to takie trudne. Może nie jest tutaj wszędzie tak idealnie, bo gdzieś tam są jakieś niedociągnięcia, ale to jest za wanną, więc tego nawet nie będę za bardzo poprawiał w tej chwili. To mi odpowiada tak jak jest. W oknie myślę, że nawet mi to wyszło, dałbym sobie taką czwóreczkę, jak na pierwszy raz. No wiadomo, no, może i by się dało to lepiej zrobić, ale tutaj naprawdę ciasno było, więc ten efekt, który tutaj uzyskałem, bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze przysycha, bo to mokre. Przy suficie bardzo ładnie. No teraz to jest kompletnie inna łazienka niż tak jak była bez fug, czy jak bez tego silikonu. Także no naprawdę fajnie to wyszło. Jestem mega zadowolony. Słuchajcie, no i co? Mamy tutaj pierwszą łazienkę, że tak powiem, zrobioną, jeśli chodzi o taki, powiedzmy, stan prawie wykończony. Teraz przyszło zamontować tutaj sprzęty. No i jeszcze będę musiał obudować wannę, także no jeszcze trochę tutaj pracy jest, ale już z górki. Także mam wszystko przygotowane, żeby tutaj postawić wannę i zająć się jej obudową oraz żeby tutaj tą stronę wykończyć. Także niebawem pewnie będę montował kibelek, miskę ustępową. Tutaj szafkę umywalkową musimy sobie zamówić i będziemy mogli zamontować umywalkę i kran, a następnie wykonać tutaj zabudowę tej ściany, także aż do sufitu będzie zabudowana. Dajcie znać, co o tym myślicie. Mówię, pierwszy raz to w życiu robiłem i chyba nie jest to takie trudne i wyszło naprawdę ładnie. Te fugi są bardzo takie proste, minimalistyczne, nie rzucają się w oczy. Tak jest, wszystko jest moim zdaniem super. Dobra, tyle na dzisiaj, ja się z wami żegnam, dzięki
i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i komentarz, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam, cześć.